Zaczynamy kolejną naszą przygodę. Będziemy zwiedzać zamek w Wiśniczu. Potężny, wyniosły, wzbudza podziw zarówno przyjezdnych, jak i miejscowych. Sklepienie kaplicy zamkowej z malowidłami Falconiego. Sala balowa budząca podziw swym ogromem. Widok z tarasu zamkowego na dziedziniec i okolice. Aż ta Bony, według legendy, królowa Bona miała jeździć na jej szczycie na osiołku. Żegnamy się z tym pięknym miejscem, udając się w dalszą podróż. Jesteśmy w Ciężkowicach, skamieniałe miasto. Zaczynamy zwiedzanie. Przed chwilą oglądaliśmy warownię dolną, teraz warownię górną. Jest to najstarszy zapis na tej skale. Jak widać, turyści od wieków odwiedzali to miejsce. Stoimy właśnie przed skałą przypominającą głowę orła. A ta skała z kolei to pieczarki i głowa żółwia. Korzeń przypominający aligatora. W dole widzimy piramidy. Czytamy przewodnik. Staramy się dopatrzeć opisanych kształtów skał. Wąwóz czarownic. A to wodospad. Ściana skalna w wysokości około 10 metrów. Po której spływa woda z potoku Ostruszanki. A teraz jesteśmy w Czchowie, pływamy pontonem i podziwiamy okolice. Tak kończymy naszą relację z wyprawy po tych pięknych miejscach.